Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na kartę dnia 19 sierpnia 2021. Zobaczymy, jaki to będzie dzień. Ja, moi drodzy, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zachęcam do subskrybowania kanału oraz do udostępniania moich filmików. Jeśli macie takie życzenie, to jest tylko moja grzeczna prośba do Was. Także zaczynamy. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki na dzień 19 sierpnia 2021. Mamy, kochani, asa mieczy. Tutaj coś się kończy, coś zaczyna. As przecina pewne sprawy. Mamy tutaj bardzo dobry umysł, dobre myślenie. Również możemy mieć dużo pracy do zrealizowania, jakiś projekt, plan, ale też, moi drodzy, nauka właśnie zawarta jest w tej karcie. Nauka, inteligencja, coś, co musimy właśnie dopełnić, dopracować. Także, moi drodzy, tutaj wchodzimy w inny wymiar, w zasadzie w inny tok rozumowania. Wszystkie asy są początkami, as mieczy również. Możemy mieć do czynienia właśnie z czymś nowym, też coś, co sobie sami wypracujemy. Mamy jakiś projekt, ścisły plan na ten dzień. Niektórzy mogą oczywiście mieć tutaj wspaniały, błyskotliwy umysł, załatwiać różne sprawy w urzędach, bo tutaj też jest komunikacja w tej karcie zawarta. Możemy dokształcać się, uczyć, czytać, ale też wyznaczać granice. Możemy tego dnia mieć na przykład dosyć pewnych spraw, sytuacji, osób i odcinamy się od negatywnych spraw. Także tutaj wyznaczamy granice tego dnia, ale jednocześnie ostro do przodu mamy mocne działanie, wiemy, co mamy robić i jak. Także, moi drodzy, w zdrowiu układ nerwowy, układ oddechowy, na to trzeba zwrócić uwagę. Niektóre osoby w tym dniu mogą mieć jakieś zabiegi chirurgiczne. Także dla niektórych, tak jak mówię, as jest początkiem albo końcem. Dla niektórych jest to początek leczenia, dla niektórych jest to koniec. Miecz odcina pewne sprawy. Także, moi drodzy, tutaj jest nowe działanie, nowy tok rozumowania, zmiany przede wszystkim. Moi drodzy, możemy się spodziewać wielu, wielu zmian tego dnia. Także załatwiajcie przede wszystkim swoje sprawy i działajcie mądrze, z inteligencją. To jest dobra komunikacja w asie mieczy, która pomaga rozstrzygnąć sprawy, które były niepozałatwiane. Także, moi drodzy, o tej karcie, o tym dniu mogłabym mówić bardzo, bardzo długo, ale nie chcę przynudzać, chcę same konkrety przekazywać Wam w tych krótkich filmikach, aby wszyscy mogli obejrzeć krótko, treściwie na temat i mieć po prostu taką wizję na ten dzień. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, moi drodzy.